Kochani, jako że wielu z Was czeka wkrótce egzamin ósmoklasisty, chcielibyśmy sprawdzić swoją wiedzę i spróbować go zdać. Podobno nie da się go nie zdać, ale znając życie, mi się to uda. Przejdźmy do testu. Dobra, ja nawet z przyzwyczajenia z czasów szkolnych już się podpisałem. Dostałem kartkę, więc już się podpisałem. Wpisałem nawet moją ostatnią klasę liceum, czyli trzecia C. Dobra, poprosimy o test. Są to... Słuchajcie, żeby było jasne, ten test to nie jest oryginalny test. Są to oczywiście pytania z chyba testu gimnazjalnego. Nie wiem, nie mamy pojęcia, co tak naprawdę jest w środku. Wiemy, że jest to wiedza na poziomie po prostu ósmej klasy. Będzie trochę matematyki, ale zresztą sami się przekonajcie. Mamy pierwsze ćwiczenie. Oblicz pierwiastek ze 121 minus pierwiastek ze 100 plus pierwiastek z 81 równa się. Prosta sprawa. Nie ściągaj. Jak zwykle. A tutaj Namarek mówi, że powinniśmy byli razem go rozwiązywać, a my już tutaj faktycznie... No dobra, no. Zwykle. Dobra, no to w takim razie wyszły nam te same wyniki. Wyszły nam te same wyniki. To było proste. Zaznaczamy odpowiedź B, czyli 10. Rzeczywiście B. Rzeczywiście B. A, ciężko było. Dobra, wskaż lirykę inwokacyjną. Aha. Jakim przedstawić się nazwiskiem mogę, gdy własne imię jest mi nader wstrętne? Torba i płaszcz i laska, podpora w wędrówce, plecak zagnieciony na wodzie i jeszcze kubek gliniany. Oraz cewy, którzy pospolitą rzeczą władacie, a ludzką sprawiedliwość w ręku trzymacie. O cholera. Liryka inwokacyjna. Ja bym... Na pewno nie B. Na pewno nie B. No nie. Myślisz o C? No, tak. Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie, a ludzką sprawiedliwość w ręku trzymacie. Dlatego, że się zwraca adresat do kogoś. Masz rację. Zaznaczamy odpowiedź C. Do siebie. Tak. Bardzo ładnie. Super, zgadza się. To zasługa Pauliny. Ja pewnie jeszcze chwilę bym nad A pomyślał po prostu. Co przedstawia dany plakat? O. To tak, przede wszystkim widzimy tutaj Napoleona. Na pewno nie do sukcesu. Tak, to jest na pewno plakat propagandowy ZSRR, który pokazuje, że tak samo jak Napoleon nie podołał zimą podbić Rosji, tak samo Hitlerowi się to nie udało. Zaznaczamy odpowiedź A? Zdecydowanie tak. Zaznaczamy odpowiedź A. I macie rację. Dobrze. Które zdanie jest fałszywe? W Kanadzie nieregularny przebieg stref klimatycznych jest spowodowany m.in. oddziaływaniem prądów morskich. B. Cyklony tropikalne nie występują w Azji. Niedźwiedzie polarne na wolności występują tylko w Arktyce. No. Który to byś zaznaczyła? Bo ja chyba B. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że... Nie, zaraz. W Kanadzie nieregularny przebieg stref klimatycznych jest spowodowany m.in. oddziaływaniem prądów morskich. Moim zdaniem to jest prawda. Cyklony tropikalne nie występują w Azji. Nie sądzę, że nie występują. Wydaje mi się, że występują. Zaznaczamy odpowiedź B. Tak, jest to odpowiedź B. Uff, całe szczęście. Daliśmy radę, ale tak. Kolejne pytanie. Dokończ zdanie. Obszar o powierzchni co najmniej 1000 hektarów, na którym przyroda jest zachowana w stanie niezmienionym lub mało zmienionym przez człowieka, to park krajobrazowy, park narodowy czy rezerwat przyrody? Wydaje mi się, tutaj też ta wielkość ma znaczenie, ale... Ja bym stawiał... Rezerwat przyrody. Rezerwat przyrody, z jednego prostego powodu. Dobrze. Chyba park narodowy musi być zupełnie... Nie no, jest tam ingerencja. No to dobra, to ja... Zaznaczamy odpowiedź C. Źle. Nie. Park narodowy, odpowiedź B. A jeżeli... Spójrz, bo na przykład mamy... Tam budują. Ale mamy. Dobra, tutaj popełniliśmy błąd. Nie wiem czemu powiedzieliśmy rezerwat przyrody. W międzyczasie przyszedł pan, który nam dostarczał paczkę i po bardzo długiej analizie doszliśmy do wniosku, że faktycznie mieliśmy przesłanki ku temu, żeby zaznaczyć jednak park narodowy. Podaj wzór kwasu siarkowego 6. A SO3, B H2SO3, C H2SO4. To chyba chodzi o to, że... Chodzi o ilość wiązań? Jakoś to trzeba byłoby rozrysować. H? Nie mam pojęcia, to nie sugeruję się tym. Dobrze. Na pewno muszą być 4 pierwiastki tlenu. Ale... Moim zdaniem 6 oznacza ilość wiązań. H2, 2, 3, 4, 5, 6. Zaznaczyłbym odpowiedź B wciąż. Mój rozum ośmioklasisty podpowiada mi, że to jest B. No nie pamiętam tego, mnie to jak denerwuje, bo mi się coś kojarzy i już zapomniałam. No dobra. Bo ja B, Paulina C, tak? Punkt dla Pauliny. Ach! Jest chyba... No, wiesz... Miejmy nadzieję, że nie trzeba będzie starałam nigdy się używać. Właśnie, o dobre, bardzo. Wskaż poprawne zdanie.
Their new house is very nice. Their new house is very nice. Them new house is very nice. No cóż. Jak to powiedzieć? No co poprzedłużać? Pierwsze u góry, pierwsze u góry. To jest rzeczywiście. A, pierwsze u góry. I to było właśnie trudne pytanie, bo. Bo za łatwe aż. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wypowiedzi bogowie dali mi trochę talentu, ale dali prócz tego więcej, bo prawdziwego znawcę i przyjaciela, który jeden umie mówić prawdę w oczy. Podkreślony związek wyrazowy można zastąpić sformułowaniem. Mówić prawdę w oczy można zamienić na mówić jak do ściany, absolutnie nie. Mówić ludzkim głosem, absolutnie nie. Mówić trzy po trzy, mówić bez ogródek. I to jest prawidłowa odpowiedź. D. Tak jest. Easy. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. 120% liczby 180 to tyle samo, co 180% liczby 120. No ciekawe. 20% liczby takie samo, co już prędzej. 8, no dobra, 4. Robię takie rachunki, że to się w głowie nie mieści, dobra. 20% liczby 36, no to jest 7,2. No, ale znowu 40% liczby 18 to jest 6 i 8, weź to jeszcze raz, poczekaj. 6 i 4 to jest fałsz, to prawdą jest odpowiedź okay. A, fałszem jest odpowiedź B. Prawdą jest odpowiedź A i prawdą jest odpowiedź B. Ach, bo... Weź prawdą teraz. Jest odpowiedź B? No nie, no to z tym opuścimy to po prostu 20 razy, poczekaj. Ale nie, bo tu jest... Liczby 36 to tyle samo, co 40% razy 18, nie? Na 32, czyli tak, nie? Nie, no 20, to... Jezu! 40 to mówite, tak, razy 36. Nie. Wyszło? No, wyszło. Czyli oszukali nas. Ja zawsze mama mi nauczyła tego sposobu, po prostu... Oszukali nas. W sensie dobrze to zrobi, tak? Jak robisz? Po prostu myślę, ile to jest 10% danej liczby i później jasne. Sobie mnożę. Ale to jest klasyk, to jest tak, no, to jest klasyk. No dobra, klasyk. Dobra, tutaj polegliśmy, ale to nie wynikało, słuchajcie, chyba z braku... To wynikało z tego, że poczuliśmy się zapewnie. Tak, tak. Bo już my myślimy, a jest mądry. Szybciutko, tak, nie, to nie to. Monika poprawnie zaokrągliła liczbę 3465 do pełnych setek i otrzymała liczbę X. A Paweł poprawnie zaokrąglił liczbę 3495 do pełnych tysięcy i otrzymał liczbę Y. Natomiast Paulina nie wiedziała, ile to jest. A Przemek również nie wiedział, ile to jest. Dobra. No więc tak, mam X równa się 3,5, Y równa się 3000 po prostu. Dobrze. Tak? Czyli nie, X co? I Y są równe. A, że, no. Wybierz odpowiedź A, tak? Albo nie, albo B nie. I uzasadnienie jest spośród jednej lub dwóch. A więc tak, liczby nie są równe, ponieważ początkowa liczba Moniki jest mniejsza od początkowej liczby Pawła. Cyfra tysięcy każdej z początkowych liczb jest taka sama. Otrzymane zaokrąglenia różnią się o 500. To, i to jest to. Będzie to tak. Czyli mamy nie oraz 3. Bardzo dobrze. Ostatnie pytanie. Państwo Nowakowie mają 3 córki i 1 syna. Super. Średnia wieku wszystkich dzieci państwa Nowaków jest równa 10. Dalej, a średnia wieku wszystkich córek jest równa 8. I to jest cenna informacja. Ma 3 takie córki, to ja lubię. 3 córy, łącznie mają 10. Same 3 dają 8. To znaczy, że syn jest najstarszy. Nie, 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 to jest średnia. I on zawyża nam tutaj. Ile, tak, ile lat ma syn państwa Nowaków? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Czyli mamy X równa się łączny wiek córek, czyli 24 jest łączny wiek córek. Czy mi to coś dało? No, ale teraz masz drugie równanie. X plus Y podzielić przez 4. Bo to jest wiek córek, a to jest wiek syna, równa się 10. Y równa się 40 minus 24, czyli syn ma 16 lat. No. Proste. Daj. Zgadza się. No i tak, zdalibyśmy pewnie ten egzamin. Mieliśmy 2 błędy i to dosyć poważne, ale wynikały raczej z naszego... Roztarpienia. Lekceważenia tego testu i nie możecie tego zrobić sami. Nie, absolutnie. Już 15 kwietnia. Macie, wiem, z tego co wiem, macie 3 egzaminy, dlatego będziemy wam życzyć powodzenia. Słuchajcie, jak widać, nie jest to groźne. Nie było nas w szkole już co najmniej parę lat. To wszystko chłopski rozum. Nie cierpię tego określenia, ale to chłopski rozum. Mam nadzieję, że zdacie. Paulina trzyma za was kciuki. Tak, właśnie chciałam powiedzieć. Ja trzymam za was kciuki. Zdajcie to. A nie, to i tak zdacie. I tak zdacie, i tak pójdziecie do liceum.
później będzie trudniej. Na maturach. Trzymajcie się. Cześć!